W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Mam taki zaszczyt, żeby przewodniczyć mszy świętej, odpustowej, gdzie szczególnie patronuje święty Stanisław, biskup, męczennik, patron Polski i waszej parafii, czyli każdego z was. I abyśmy umieli zrozumieć te głębie Bożego działania przez Jego ludzi, przez Jego święto. Kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A... Rzeczywistość miłości jest czymś, co chyba najczęściej wybrzmiewa i w pieśniach, piosenkach, w różnych programach, filmach. To wszystko wybrzmiewa, ale na ile dzisiaj jest to realność, która daje się realizować. Proszę zauważyć, w jakiej kondycji są ci piewcy miłości. W jakiej kondycji? Jak to się sprawdza w ich rodzinach, w ich małżeństwach, w ich relacjach społecznych? Proszę zauważyć, wrażenie czasami, że im więcej się o tym śpiewa i mówi, tym więcej znaczy to brak. Jakby nadrabianie deficytu słowami. A rzeczywiście zmaganie jest niezwykłe i jeżeli jeszcze te sprawy światowe są chyba dla nas wspólnie zrozumiałe jako jakiś marazm, tak? Wszystko jest wypaczane, wrażenie, że wszystko jest odwrotnie do normalności, że tworzy się alternatywą realność. Alternatywne małżeństwa, alternatywne wszystko, żeby tylko nie tak jak Pan Bóg chce. Niech Pan Bóg, niechaj mnie.
Yes.